Cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Ostatnio jakaś część z was pisze do mnie wiadomości, które wyglądają mniej więcej w ten sam sposób. Ej, z Maslow, słuchaj, jak ty się nauczyłeś Linuxa? No i wtedy ja zwykle wypisuję taki dość elaborat mniej więcej takiej wielkości, gdzie to opisuję, jak bardzo prosty sposób zacząć uczyć się Linuxa. I pomyślałem, że tych pytań już jest tyle i one się na tyle często powtarzają, że nagram wam po prostu o tym filmik. Tak więc słuchajcie, w tym filmiku poruszę trzy kwestie, mianowicie pierwsza kwestia sprzętowa, druga kwestia, jakiego Linuxa najlepiej wybrać sobie na początek, no i trzecia rzecz, co robić, żeby tego Linuxa się nauczyć. Bardzo często, kiedy pada słowo Linux, ludzie wyobrażają sobie coś takiego. Czyli jedno wielkie czarne okienko, gdzie jest tona tekstu, z którego nic nie rozumieją. I wyglądem przypomina to bardziej DOSa niż jakiś nowoczesny system operacyjny. Kiedy w rzeczywistości przykładowo Ubuntu wygląda tak, a na przykład Linux Mint może wyglądać tak. Pomijając oczywiście kwestię, że niezależnie od tego, jakiego Linuxa wybierzemy, możemy sobie w bardzo prosty sposób zmieniać wygląd, tak jak na przykład jest to rozwiązane w Androidzie. W sensie w bardzo podobny sposób, na takiej samej zasadzie, zmieniamy po prostu wygląd, a nasz system, no, po prostu działa tak, jak działał. Możemy na przykład używać tillingu, który wygląda tak. Swoją drogą, jeżeli ciekawi was, co to jest tilling, to odsyłam tutaj w ten róg, bo już nagrałem kiedyś o tym filmik, także jeżeli was interesuje, to rzućcie okiem. Tak więc, żeby nauczyć się Linuxa, ja się nauczyłem Linuxa po prostu go używając. I może to się wydawać bardzo oczywiste, ale to jest najlepsza metoda. Po prostu używać go. I tutaj przechodzimy do kwestii sprzętowej. Mianowicie, instalacja Linuxa na swoim głównym komputerze no może się wiązać z pewnym ryzykiem, tak? Bo jeżeli dopiero się uczycie, no to możecie sobie skasować jakieś dane i potem no, będzie to miało generalnie negatywny wpływ na to, w jaki sposób w ogóle postrzegacie to wszystko. Dlatego moja rada numer jeden, którą piszę zawsze wam, słuchajcie, jeżeli macie jakiś stary komputer, najlepiej starego laptopa i generalnie ten sprzęt wam leży w domu, nie używacie go, weźcie sobie ten stary komputer, tego starego laptopa, wrzućcie sobie tam jakiegoś Linuxa i po prostu eksperymentujcie. Bo jeżeli będziecie mieli dedykowany sprzęt, który... On nie musi być naprawdę mocny, to może być naprawdę stary komputer. Po prostu, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, potraktujcie go sobie jako taki poligon doświadczalny. Po prostu możecie tam sobie wtedy bez obaw eksperymentować, jakby bez takiego poczucia, że o kurde, bo jak coś zmienię, to stracą mi się zdjęcia, które zrobiłem 5 lat temu. Generalnie myślę, że taki komfort psychiczny bardzo pomaga takiej właśnie nauce i po prostu chęci eksperymentowania. Słuchajcie, na przykład możecie sobie kupić taniego laptopa, nie wiem, za tego dałem 399 zł, odsyłam do filmu, jak ktoś jest ciekawy, co to za laptop. Generalnie nie musicie kupować nawet tak drogiego laptopa, możecie sobie kupić takiego, przepraszam za słowo, słabego netbooka, który kosztuje no coś koło 100 zł, a jeżeli naprawdę macie chęci, żeby się nauczyć, możecie, nie wiem, jeżeli jesteście młodzi, możecie porozmawiać z rodzicami, że chcecie kupić ten komputer po to, żeby się nauczyć Linuxa, żeby uczyć się czegoś, co wam się może kiedyś przydać, czy coś. No bo generalnie, jeżeli ktoś jest starszy, to raczej nie ma z tym problemu, tak myślę. Drugą opcją, którą mamy, jest to zainstalowanie Linuxa w maszynie wirtualnej. Jednakże no, takie rozwiązanie ono wymaga troszeczkę od użytkownika, no takiej powiedzmy podstawowej wiedzy informatycznej, jak się tym posługiwać i tak dalej, chociaż generalnie YouTube jest wypełniony masą poradników, jak zainstalować Linuxa w maszynie wirtualnej, więc jeżeli ktoś nie ma funduszy lub nie ma starego żadnego sprzętu, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby po prostu zacząć swoją przygodę właśnie w maszynie wirtualnej. No i trzecia rzecz, no to jest właśnie fizyczne zainstalowanie Linuxa na sprzęcie, którym, że tak powiem, pracujemy na co dzień. Tylko tutaj taka mała rada, jeżeli nie wiesz, co to jest partycja, to może jednak nie zaczynaj od instalacji na żywym sprzęcie, tylko właśnie zacznij sobie od maszyny wirtualnej, jak nie masz jakiegoś starego kompa czy coś, bo no serio, coś zepsujesz, zniechęcisz się i potem cała ta nauka pójdzie w las. Dobrze, porozmawialiśmy sobie o sprzęcie. Co w kwestii wyboru Linuxa? Ja myślę, że na początek są moim zdaniem dwie bardzo dobre dystrybucje. To znaczy, no po prostu najpopularniejsze, tak? Myślę, że pierwszym
będzie Ubuntu. Ja sam zaczynałem od Ubuntu. Myślę, że wiele osób, jeżeli kiedykolwiek zaczynało przygodę z Linuxem, właśnie od Ubuntu zaczynało. No a drugim wyborem jest Linux Mint. To są bardzo przyjemne Linuxy, one mają ładną grafikę, mają instalator, praktycznie cały czas nas prowadzą za rączkę. Jest tam, powiedzmy, taki sklep z aplikacjami, oczywiście większość tych aplikacji, jeżeli nie wszystkie, są w ogóle darmowe tam. No i stamtąd możecie sobie pobrać na przykład Chrome, Spotify, Steam i tak dalej. Bo generalnie Ubuntu i Mint myślę, że są takie najbardziej przyjazne dla nowego użytkownika, który jeszcze nie do końca wie, co robi i w ogóle co chce robić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zacząć od takiej dystrybucji. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was zna jakieś też fajne, przyjemne dystrybucje w obyciu, no to dajcie znać rzeczywiście w komentarzach. Pewnie pojawią się tam jakieś Xubuntu, Lubuntu i tak dalej. Wszystkie te odmiany. Natomiast jeżeli już jesteś troszeczkę bardziej zaawansowanym użytkownikiem, no to myślę, potem możesz przejść stopniowo na Debiana, spróbować sobie skonfigurować wszystko od zera pod siebie, potem możesz przejść na Archa. No i myślę, ostatnim takim przystankiem jest Gentoo, który jest po prostu najbardziej hardkorowym Linuxem, ale też najbardziej satysfakcjonującym, ponieważ jak skonfigurujemy Gentoo dobrze, to jest to praktycznie najszybszy Linux, jakiego możemy mieć, więc jest profit. Dobra, to co ja mam w sumie robić, żeby się nauczyć tego Linuxa? Ja proponuję tak, jeżeli jesteście całkiem zieloni w temacie, jakby nie wiecie za dużo i chcecie się pouczyć, no to moja propozycja jest taka, jeżeli macie jakiś stary komputer, na którym sobie to zainstalujecie, po prostu spróbujcie odtworzyć to, co robicie na swoim komputerze stacjonarnym. Czyli, nie wiem, zainstaluj sobie Chroma, zainstaluj sobie Spotify, zainstaluj sobie Steama, Discorda i tak dalej, i tak dalej. Po prostu staraj się wykorzystywać ten komputer tak, jakbyś go wykorzystywał normalnie. I stopniowo oswoisz się z tym systemem, z pewnymi rozwiązaniami, które w nim funkcjonują. I myślę, że to jest bardzo dobry punkt zaczepienia, żeby zacząć. Po prostu zacząć go używać jako normalny system operacyjny, żeby troszeczkę się z nim oswoić, tak? I myślę, że kolejnym przystankiem, jeżeli już, nie wiem, poużywasz sobie parę dni tego, spróbujesz sobie właśnie zainstalować jakieś parę aplikacji i tak dalej, to myślę, że potem dobrym jakby punktem jest znalezienie sobie jakiegoś takiego poradnika w internecie, gdzie tłumaczy krok po kroku na przykład polecenia w konsoli. I to jest część, której osoby na początku, przynajmniej ja tak miałem, że na początku strasznie bałem się używać terminala, no bo, no wiecie, no to wygląda trochę tak creepy, a z drugiej strony tak jakbyście byli takim hakerem czy coś takiego, więc jest w tym coś fajnego. Niemniej jednak, jeżeli dobrze opanujecie terminal, to uwierzcie mi, że jest to naprawdę całkiem wygodna rzecz i czasami po prostu jesteśmy szybciej w stanie zrobić niektóre rzeczy, niż po prostu klikać na ikonki i po prostu przechodzić sobie po folderach, robić jakieś rzeczy. Po prostu tak jest wygodniej. No i wtedy właśnie możecie się na przykład uczyć, jak z poziomu terminala zrobić na przykład nowy folder, albo jak wyświetlić listę katalogów, albo jak przejść do następnych katalogów, albo użyć jakiegoś edytora tekstu w terminalu, albo zainstalować Midnight Commandera i spróbować sobie pobiegać po tych folderach i tak dalej. Zainstalować sobie HATOP, program, który wyświetla nam pięknie, ile procesora jest używane, ile pamięci zajęte i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem na przykład spróbujcie sobie zainstalować, nie wiem, aplikację z poziomu terminala, co jest moim zdaniem o wiele wygodniejsze niż grzebanie po GUI, ale to już może na inny odcinek. I myślę, że jeżeli jesteście nowi i chcecie się faktycznie jakoś zakumplować z Linuxem, no to po prostu najlepszy sposób to zacząć go używać. Tak jakbyście używali zwykłego komputera. A potem, jeżeli już się oswoicie, stopniowo, pomału, przechodzić sobie głębiej. Możecie też eksperymentować z różnymi właśnie dystrybucjami, zobaczyć, czym one się różnią, jak co gdzie zrobić. Tak więc, moi drodzy, to wszystko. Cała tajemnica. Ja osobiście Linuxa używam też na co dzień, bo tutaj akurat na moim PC-cie aktualnie działa Windows, no ale to głównie ze względu na to, że gram w gry i montuję dla Was filmy, co jest zdecydowanie uproszczone na Windowsie i po prostu działa, a na Linuxie to trzeba się trochę z tym szarpać. Niemniej jednak na co dzień używam Linuxa na swoim laptopie i to jest bardzo dobry system moim zdaniem na laptopy. Tym bardziej, jeżeli nie macie laptopa jakiejś pierwszej świeżości, no to on może dostać troszeczkę, że tak powiem, wiatru w skrzydła,
bo Linux generalnie jest troszeczkę lżejszy niż Windows, więc no, możecie dostać kopa. No, w sumie Ubuntu to nie jest lżejsze, więc jak chcecie coś lżejszego, to wiecie, jakiś Mint bardziej czy coś tak jest, nie? No i moi drodzy, oto cała tajemnica. Wszystko. Swoją drogą bardzo, bardzo mnie to też cieszy, że jakaś część z was się właśnie Linuxem może zainteresowała po raz pierwszy. To fajnie, myślę, głównie to widać po młodszych widzach, bo zdaję sobie sprawę, że oglądają mnie naprawdę osoby młodsze i starsze. Fajnie to widzieć właśnie po was, po młodych osobach, które są naprawdę ciekawe i chcą próbować różnych nowych rzeczy. Słuchajcie, to się bardzo chwali. Uczcie się, próbujcie, może wam się spodoba. To tyle z mojej strony, życzę wam powodzenia, żeby wam się udało wszystko dobrze zainstalować, żeby nic wam się nie wysypało. A jeżeli wam się filmik podobał, to oczywiście zostawcie tego kciuka w górę. Jeżeli chcecie sobie podyskutować ze mną na temat Linuxa lub macie jakieś pytania, to śmiało możecie pytać w komentarzach lub wysyłać wiadomości prywatne. No a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, no to polecam zobaczyć sobie tam na mój kanał. Jest tam parę fajnych filmików o technologii, które mają całkiem spoko odbiór, więc być może znajdziesz coś i dla siebie. No oczywiście zapraszam tam na Facebooka, Discorda, jakbyście mieli jakieś pytania, chcieli pogadać i tak dalej. I uwaga moi drodzy, jeszcze takie małe ogłoszenie na koniec. Możecie mi też napisać jeszcze jedną rzecz, bo się zastanawiam. Planuję następny filmik, recenzję handhelda, tylko nie wiem którego. Chodzi o to, że mam 3 PSP-ki, które mógłbym nagrać o nich filmik, lub mogę zrobić recenzję Nintendo Switch. Możecie powiedzieć, co byście woleli wcześniej. Nie przeciągając, życzę wam miłego dnia i udanego eksperymentowania z Linuxem. Trzymajcie się, na razie, cześć!